Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata szymonowego Andrzeja. Jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i odprawiali, Sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo pańskie. Przyjść Duchu Święty, nieustannie z radością wzywamy Ciebie. Prosimy, abyś w tym okresie zwykłym, który rozpoczynamy, prowadził nas poprzez słowo, słowo życia, słowo pełne słodyczy dla duszy, słowo, które powołuje nas nieustannie do bliskości z Jezusem. Przyjść Duchu Święty, abyśmy.

Nowy e, okres liturgiczny zwykły rozpoczyna się e, liturgią słowa, która jest związana z, w tym drugim roku w drugim roku dlatego, że e, są dwa cykle roczne i teraz przeżywamy drugi rok czytań. Jest to związane z czytaniem z pierwszej księgi Samuela. Ta e, e, księga jest związana z prorokiem Samuelem, jak sama nazwa o tym mówi, ale zanim pojawił się Samuel, e, jest tutaj ukazana historia jego rodziców. E, Elkana, był sufitą z górskiej okolicy Efraima. Był to człowiek, który miał dwie żony. W tamtych czasach e, pozwalano na to, żeby e, była jeszcze poligamia, e, która również w przypadku tego człowieka też e, miała miejsce. Miał właśnie dwie żony, którą jedną szczególnie kochał, Annę. Ale Anna była niepłodna, nie miała dzieci. Za to druga żona penina miała dzieci, synów, córki. Ale Anna była szczególnie miłowana. Ten człowiek był również pobożny i miał taki zwyczaj, że co roku udawał się do silo, tam było miejsce kultu Boga, aby oddawać pokłon Bogu, aby składać ofiarę Panu zastępów, czyli Panu aniołów, e, aby przypominać sobie i swoim bliskim, że Bóg jest najważniejszy, udawać się w podróż, pielgrzymkę, aby składać ofiarę, aby modlić się. A więc ten człowiek. Miał takie życie rodzinne, religijne, poukładane. On wiedział, że wszystko zmierza ku Bogu, dla Boga. W Shilu byli dwaj synowie Helego. Heli to w przyszłości opiekun małego Samuela, który go miała urodzić, Anna a chofni pinkas jego synowie byli kapłanami pana ale niestety byli to źli ludzie e, którzy wykorzystywali to że mają taką funkcję takie zadanie w Izraelu okradali oszukiwali ofiary e, które były e, dla utrzymania tego miejsca kultu dla dzielenia się zabierali dla siebie Elkana więc przychodzi, składa ofiarę Bogu w tym świętym miejscu, a również część tej ofiary można było podzielić między swoich bliskich. Też był taki zwyczaj zgodny z prawem. To było dopuszczalne. Więc dał swojej żonie Peninie, synom, córkom, po części ale podwójną, czyli taką opitą część dał swojej żonie Annie. Bo jest znowu powtórzone, bardzo ją miłował. Mimo, że Pan zamknął jej łona, może nawet jeszcze bardziej dlatego, że z tego powodu Anna bardzo cierpiała, była w udręce. A jej rywalka, która była zawisna, zazdrosna, Widząc, że Alkana całym sercem kocha Annę, a ma taką raczej oziębłość wobec niej, dręczyła Annę, dokuczała jej. przymnażała jej nieustannie smutku, aby ją rozjątrzyć, aby sprawić jej ból, aby wpadła w rozpacz, depresję. Być może nawet, żeby pokłóciła się z elkaną, może nawet, żeby została odrzucona przez niego. Może taki był cel tego. Anna więc była w utrapieniu przez wiele lat. Z jednej strony ją kochał mąż, z drugiej strony była niepłodna. Nie miała dzieci, a w tamtym czasie też. Brak dzieci, niepłodność była uważana za przekleństwo. To znaczy, że Bóg nie błogosławi. Dzieci były znakiem błogosławieństwa. I również obwiniano za to przede wszystkim kobietę, żonę. Teraz wiemy, że również mężczyźni mogą być niepłodni, ale w tamtym czasie znaczyło to, że Anna. Jest niepłodna, i że Pan Bóg ją widocznie jakoś ukarał z tego powodu. Że to jest rodzaj przekleństwa. Widocznie coś musiała uczynić przeciwko Bogu, że Bóg ją tak doświadcza. I działo się tak przez wiele lat. Wiele lat utrapienia. Nie wiemy dokładnie ile. Może symboliczne 7 lat. Przychodziła do świątyni. Tamta jej znowu dokuczała, szczególnie kiedy. Właśnie byli tam, w świątyni. Ale Anna modliła się, płakała, nie jadła, wpadła w rodzaj tak byśmy dzisiaj nazwali anoreksji. Kiedy człowiek jest utręczony, cierpiący, nie chce jeść. Ma niechęć do, do pokarmu, niechęć do życia. Bo ma takie cierpienie, które to powoduje. A czasami to może być rodzaj również takiej autoagresji, takiego karania siebie samego za cierpienie, nieszczęście, które spotyka. Czasami tak ludzie reagują, może nawet niekiedy i my sami, że właśnie dokuczamy sobie samym. Nie dość, że czasami ktoś tam jeszcze dokucza. Prześladuje to my jeszcze czasami sobie jeszcze dokładamy, a nie będę jeść. A nie będę dbać o siebie. Więc ona bardzo jeszcze sobie dokuczała. Z drugiej strony, Elkana wyrzucał jej to. Jej mąż, który ją bardzo kocha. Przecież bardzo Ciebie kocham, czy ja nie jestem dla Ciebie ważniejszy niż dziesięciu synów. To znaczy, on się nie martwił tym, że ona była niepłodna. On ją bardzo tak kochał, że dla niego to nie był problem. On to rozumiał, przyjął to. Widocznie Pan Bóg na to pozwala, ale nie znaczy, że ona była z tego powodu nieszczęśliwa. Czemu płaczesz? Czemu nie jesz? Czemu Twoje serce się smuci? Jej serce się smuciło. Było smutku. Nie cieszyła ją miłość. Jej męża nie cieszyło to, że on troszczy się o nią, że daje jej o wiele więcej, dwa razy więcej niż pozostałym członkom swojej rodziny, niż swojej drugiej żonie, dzieciom, że troszczy się o nią bardziej niż o wszystkich. To jakby nie miało dla niej znaczenia. I tutaj jest tak, co zdarza się również może i nawet i nam. Doświadczamy wielu dobra od kogoś, kto nas kocha, szanuje i ceni, a my się skupiamy na jakiejś udręce, na innym jakimś problemie, albo może na jakiejś osobie, która tylko ciągle może dokucza i ciągle się tylko na tym skupiamy. Może ciągle się tylko na tym skupiasz. A nie widzisz świata poza tym, tylko tą jedną osobę, czy te osoby i ten jeden problem, to, że dokucza, to, że sprawia ci ból. A jest więcej dobra. Które doświadczasz, które Bóg ci daje, przez jedną osobę, czy przez kilka osób, które też ciebie kochają, szanują, są twojego dobra. Więc to jest też taki znak dla nas, żebyśmy się na tym przesadnie nie skupiali. To może sprawiać ból, to może rzeczywiście tak być, że serce się smuci z tego powodu, ale z drugiej strony, niech mimo wszystko serce się raduje, bo tyle otrzymamy, czy otrzymujemy. Powinniśmy być wdzięczni, a te utrapienia są po to, żebyśmy hartowali się, oczyszczali. To niech będzie może w ramach też naszej pokuty za nasze grzechy. Jeżeli mamy nieprzyjaciół, tych, którzy właśnie nas dręczą, przeszkadzają, dokuczają, często bez powodu, nie mają takich, takiego powodu, a to robią, Panie, przyjmuję to jako pokutę, chociaż na to nie zasługuję, w tym sensie, że ja nic złego tym osobom nie czynię. Ale z drugiej strony, z powodu swoich grzechów, może właśnie tego potrzebuje, żeby być pokornym, że przez to mnie oczyszczasz, a za dobro chcesz mi wynagrodzić. A może, żebym się uczył miłości wobec również takich trudnych ludzi, których przecież wiemy, że Pan Bóg też znosi, tych, którzy Mu bluźnią, którzy Go nienawidzą, e, którzy czynią straszne złe rzeczy, a ich znosi i kocha. Może byśmy się też trochę tego uczyli od Pana Boga, żebyśmy znosili takich ludzi wobec siebie, nas tak traktujących. Więc z drugiej strony, nie pozwól, żeby Twoje serce było smutne. Oddaj smutek swojego serca Bogu. Pan chce napełnić Twoje serce radością. Przecież Bóg jest o wiele bardziej zakochany w Tobie, bardziej Cię kocha niż Elkana, swoją żonę Annę. Dlaczego więc Twoje serce się smuci? Dlatego Pan mówi do Ciebie, czemu płaczesz? Czemu ciągle się dręczysz tym? Raduj się tym, co Ja Ci daję raduj się miłością, miłosierdziem, które Ci okazuje, tymi łaskami, które w obitości każdego dnia zalewam wręcz Twoje serce. Odaj mi swoje serce i wszystkie utrapienia. Ja się tym zajmę. I jak będzie trzeba uwolnić cię od tych, którzy Cię prześladują. Ja się z nimi zajmę. Ty przebaczaj, ty błogosław, ty nie, odpo, nie odpowiadaj tym samym. Nie dokuczaj tym, którzy ci dokuczają. Nie przeklinaj tych, którzy ci przeklinają. Więc oddajmy nasze serca Panu, bo może właśnie teraz, rzeczywiście Twoje serce jest smutku, ale niech ono się rozraduje. Za wszystko, co Bóg ci czyni, raduj się. Naprawdę, nie warto się. Tymi sprawami smucić. E, nie warto żyć w tym świecie tak, jakby e, i tymi e, czasami przykrymi sprawami, jakby tylko to było naszym, cze, naszym życiem, nic więcej. Nie warto. Nie warto wpadać w depresję, przygnębienie. Oczywiście może łatwo mówić, bo jak ktoś bardzo jest utręczony, to, to często nie dochodzi to do niego. Panie. Prosimy Cię, właśnie zabierz udrękę i smutek naszych serc, a daj nam radość, pokój, moc Twoją, błogosławieństwo. Chroni nas od ludzi, którzy nam dokuczają, przeszkadzają, oczerniają. I nie pozwól, żeby nas zatruli, ale także nie pozwól, abyśmy byli zatruci tym, że ciągle będziemy o tym myśleć i smucić się, albo nawet złożeczyć tym ludziom, odpowiadać tym samym. Chroni nasze serca od tego, od zła, od nienawiści, zawiści. Chcemy błogosławić, chcemy miłować, przebaczać, znosić, tak jak Ty znosiłeś wielu ludzi i nas też znosisz, kiedy też Ciebie często obrażamy, zasmucamy tym, że sprzeciwiamy się Twojej miłości, Twojej świętej woli. Panie, daj nam radość z tego, co nam dajesz, tak wiele nam dajesz, a przede wszystkim Ty jesteś naszą radością, najważniejszą, największą która zawsze e, będziesz nas tą radością wypełniać, kiedy będziemy z Tobą, szczęściem wiekuistym, którym Ty jesteś, Ty jesteś tym wszystkim. Dziękujemy Ci, że podczas tej liturgii nasze serca są tym wypełniane największym dobrem, Tobą samym i tym, co nieustannie płynie. O Twojego serca dla nas. A więc radujmy się, radujmy się w tym życiu tym, co Bóg nam daje. Radujmy się Jego obecnością. Radujmy się, bo przez to też będzie to znak dla innych. Bóg go umiłował, umił a On, ona umiłował, umiłował umiłowała Boga. Dlatego tak wielka jest radość w jego sercu, w jej sercu. Radość z tego będzie znakiem dla innych.